79. rocznicę napaści Rosjan na Polskę. Z uwagi na to, że rano widzieliśmy się w katedrze babelskiej, później przy krzyżu katyńskim, następnie u ojców kapucynów, dzisiaj tutaj będą do 15.30 postaramy się oddać cześć tym wszystkim, którzy oddali najwyższą ofiarę, ci, którzy cierpieli całą gehennę na Sybirze, w Orkucie i w innych miejscach kaźni i prosimy najpierw księdza ojca Pająka o modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wszechmogący i miłosierny Boże, stając przed symbolicznym pomnikiem ofiar komunizmu, chcemy się przede wszystkim modlić w intencji poległych i pomordowanych bohaterów niepodległościowego antykomunistycznego podziemia w Polsce i zachować pamięć o tych, których jedyną winą było to, że byli Polakami i kochali swoją ojczyznę, inną od tej, której wyrzeźbili po II wojnie światowej komuniści ze Związku Sowieckiego i Polski Ludowej. W szczególny sposób dziś, w Dniu Sybiraka, chcemy się modlić i pamiętać o setkach tysięcy Kresowian w nieludzki sposób wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib na tereny dalekiego Sybiru i Kazachstanu, aby już nigdy stamtąd nie powrócili. Przyjmij łzy naszych matek, płacz dzieci i niemowląt, cierpienia starszego wieku, nieludzką drogę w bydlęcych wagonach na miejsce przeznaczenia, a potem wieloletnie zmagania między życiem a śmiercią. Dobry Boże, chylimy dzisiaj nasze głowy przed męczeństwem i bohaterstwem naszych braci i sióstr pomordowanych w lochach Gestapo i NKWD. Niech z ich krwi, niewinnie przelanej na polach całego świata, z ich miejsc spoczynku znanych i nieznanych, rodzi się ciągle wielka, sprawiedliwa, niepodległa i wolna Polska. Niech dokonuje się nieustannie dobra przemiana naszych serc, umysłów i woli. Niech ich niezłomny duch jednoczy nas wszystkich Polaków w jedną rodzinę opartą na mocnych fundamentach wiary, tradycji i kultury. Wszechmogący wieczny Boże, Ty od zarania powstania naszej umiłowanej ojczyzny Polski jesteś naszym jedynym Bogiem, Królem i Ojcem. Daj nam mądrość, siłę i wytrwanie w walce o Polskę wierną najwyższym ideałom Bóg, honor, ojczyzna. A Ty, Maryjo, Królowo naszego narodu, która tak bardzo umiłowałaś polskich synów, że sama zechciałaś zostać ich królową, wypraszaj błogosławieństwo ojczyźnie naszej, pracy naszej i orężowi naszemu. Niech już na zawsze trzepocą polskie sztandary z Twoim wizerunkiem i z orłem białym. Wszystkim, którzy cierpieli, walczyli, ginęli, trudzili się dla dobra naszej ojczyzny, uproś Boże miłosierdzie i radość wieczną w Królestwie Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Szanowni Państwo, pod Krzyżem Katyńskim wspominaliśmy, że 17 września wiąże się nierozerwalnie z 1 września. Wspominaliśmy ofiary sowieckiej agresji, w tym tych, którzy zginęli w dołach śmierci w Katyniu i innych miejscach kaźni. Później w klasztorze ojców kapucynów odbywaliśmy część z Marcą Sybilu, ale teraz, znajdując się pod pomnikiem ofiar komunizmu, warto, abyśmy pamiętali o wszystkich ofiarach czerwonego traktaryzmu, tych, którzy zginęli w czasie rewolucji bolszewickiej, o Polakach, którzy polegli w walkach o granicę i w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-21, o ofiarach operacji polskiej NKWD, która miała miejsce jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, a także wszystkich tych, którzy zginęli z rąk sowieckich w latach 39-45. Ale pamiętajmy też o ofiarach rodzimego komunizmu, o żołnierzach powojennego podziemia, tych, którzy reprezentowali nurt polakowski, tych, którzy swe korzenie wychodzili z batalionów chłopskich, ale także z podziemia narodowego, o zamordowanych działaczach ruchu ludowego, Stronnictwa Pracy, socjalistach, tych prawdziwych, niepodległościowych, związanych z przedwojennym PPS-em. Nie zapominajmy o ofiarach buntów społecznych w 56, 70, 76, o ofiarach stanu wojennego, ale także wszystkich tych, którzy zginęli zamordowani przez tzw. nieznanych sprawców. Dziś wiemy, że byli to sprawcy nie zawsze znani, ale zawsze z bezpieki albo z bezpieką związani. I sięgając pamięcią do nich, pamiętajmy o księżach, którzy zginęli jeszcze w 89 roku, kiedy wydawało się, że reżim już upada. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję Cię za Pani głos. Proszę Państwa, w tej chwili nasi wspaniali artyści słowem będą nam towarzyszyć i pomogą nam w tym, byśmy mogli włączyć się w przeżycia. Do Was dzisiaj, do Was dalecy potomni, do Was nieznani nam, a jakże bliscy, którzy kiedyś będziecie czytać o minionych dniach września i o bojach polskiego żołnierza, do Was dalecy potomni. Niechaj te słowa biegną, jak żołnierze z okrzykiem hura, do zdobytych okopów wroga po ostatniej morderczej walce. Myślcie o nas, żołnierzach, jak o swoich najbliższych, najdroższych. Jak o bracie, co nocą gdzieś czuwał, zacierając ręce na mrozie, by nie upadł na śnieżną kurzawę, by utrzymał karabin w dłoniach. Myślcie o nas, zesłańcach, wyrwanych nocą ze snu, bitych i gnanych przez siebie w nicość. Myślcie o nas, wygnańcach, jak o matce jęczącej z głodu, porzuconej samotne nad rowem, jak o dzieciach w płonącym domu, jak o żonie zdanej na pastwę rozbestwionych sowieckich żołdaków, jak o grobach naszych braci przyjaciół, skatowanych, pomordowanych. I nic więcej nie chcemy. Nie chcemy nic więcej od Was, nasi kochani bliscy, nasi potomni. Zastygło serce i pamięć śpi. Szare, ponure płoną dni. Poprzez opuszczoną wieś idziemy wolno.
wokoło sowieckie straże. Czasem deszcz się rozmarze, idziemy zalęknięci, obojętni, drewniani. Płyną dni bez jutra i bez wczoraj. Ponad wszelką ludzką miarę wyrosło męczeństwo. Serca zatruło szaleńcze morderstwo. Ach, ach, stwórzcie mi słowo, wydrzyjcie je Bogu. Czy słów takich nie ma? Słów gwałtownych jak piorun, potężnych jak morze. Czyś słów takich nie stworzył w ludzkiej myśli, Boże? Wiedzcie, że się Boga ten tylko nie boi, kto nad przepaścią całe lata stoi i patrzy wciąż na ludzką mękę, na brud, cierpienie i udrękę. Tego też do snu krzyk ludzki kołysze, krzyk bólu tysiący, który zapadł mu w ciszę. Otrąć, Boże, od nas pięść naszych katów. Umęczonemu daj odpocząć ciału. Wróć nam dom utracony i spokojne łoże. Mękę czekania racz nam skrócić, Boże. Wyrwij nas z paszczy sowieckiej buty. Daj nam, o Boże, do Polski powrócić. Którzy padli za szczęście człowieka, za sprawiedliwość pomarli, niech spoczywają w ciszy pod całunem ojczystej dali. Którzy dali życie za wolność, niechaj śpią snem spokojnym, żywi za spokój żywych. Wydaliśmy wojnę wojną. Dziedzice poległy w walce, krew z krwi i kości kości nie spocznie, póki nie stanie prawdziwe, braterskie państwo wolności. Nie żądamy zemsty, lecz pamięci. Ona potrzebna jest wszystkim nacjom, żeby ziemię męczeńską uświęcić. A wnuk ofiar z wnukiem kata, żeby modły mogli wzniecić i żeby ziemię męczeńską uświęcić i by wspólnie w zapomnieniu mówić nie, bo nie istnieje inna dla Polaka, póki swej duszy w błocie nie zagrzebie i nie zatraci się na obcych szlakach. Jedna jest Polska i w nią święcie wierzę, jak ci, co za nią ginęli, żołnierze. A że z jej piersi, krwi i czynów braci wyssałem nakaz dług ojczyźnie spłacić, więc wszystkie siły jej składam w ofierze, chociaż wyszedłem na obce rubieże. Jej górny nakaz to honor przed światem, że jestem wierny braci, Słowian bratem.
że pielęgnuje piękny język Reja, że Łukasiński, Traugut i Okrzeja są mi przykładem w walce o jej imię zrodzone w dziejach, w burzach dziejowych i dymie. Przeto swe siły jej w ofierze składam, by wnuk i prawnuk jej językiem władał, aby najdalsze moje pokolenia jaśniały dumą swego pochodzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników. Związek Sybiraków. Wojewódzka Rada do spraw kombatantów. Jest zwyczajem, że najpierw środowiska kombatantów, a oczywiście z czcią czekają władze. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Marcin Datara jako przedstawiciel pana wojewody małopolskiego. Wiceprzewodniczący SMOA Zarządu Regionu Solidarności Małopolskiej. Przedstawicielka Związku Inwalidów Wojennych w Krakowie. Pan dyrektor Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie. Kwiaty składa przedstawiciel pana prezydenta miasta, pana Jacka Majchrowskiego. Komitet Opieki nad Miejscami Zbrodni Komunizmu, Andrzej Klita. Zakon Rycerzy Jana Pawła II, ojca świętego Jana Pawła II z Jackiem Zmagowiczem i innymi kolegami na czele. Chorągiew Krakowska. Kwiaty składają potomkowie Sybiraków. Liczę, przepraszam. Dziękuję bardzo za złożenie kwiatów, wspaniałych kwiatów z Liczy i teraz zaśpiewamy ojczyznę. Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj, te lasy i pola, ten ogród i gaj, i strumień, co srebrnie od słońca blask lga,
to wszystko ojczyzna ma. To wszystko ojczyzna ma.